Nie było nawet rozmowy, lecz raczej okrzyki. Już dobrze nie pamiętam, jak to się odbyło, gdyż powstało pewne zamieszanie. Stiepan Trofimowicz coś zawołał po francusku i załamywał ręce. Lecz Barbara Piotrowna nie zwracała na niego najmniejszej uwagi. Nawet Mauryc Mikołajewicz wydał jakiś okrzyk, oderwany i krótki. Najwięcej krzątał się Piotr Dowodził coś Barbarze Piotrownie, wymownie gestykulując, długo jednak nie mogłem zrozumieć o co mu chodzi. Podbiegł też do praski Iwanowny i do Lizawiety Mikołajewny, a nawet w pośpiechu krzyknął coś ojcu. Słowem, pełno go było w pokoju. Barbara Piotrowna zaczerwieniona zerwała się i krzyknęła do Praskowi Iwanowny. Słyszałaś, słyszałaś, co on jej mówił? Lecz praskowia Iwanowna nie była w stanie nawet odpowiedzieć. Trzęsła dłonią i coś mamrotała. Miała własny kłopot. Ciągle zwracała kulizie spojrzenie pełne beznadziejnego strachu, lecz już nie odważyła się wstać ani wyjść, póki nie wstanie córka. Tymczasem kapitan chciał się wyślizgnąć. Zauważyłem to dobrze. Był szczerze i mocno przerażony od chwili, kiedy zjawił się Mikołaj Wsiewołodowicz. Lecz Piotr Stepanowicz chwycił go za rękę i nie puszczał. To trzeba zrobić, trzeba koniecznie, powtarzał barbarze Piotrownie, starając się ją przekonać. Stał przed nią, ona zaś siedziała znowu w fotelu, chciwie słuchając go. Potrafił przykuć do siebie jej uwagę. Trzeba koniecznie. Pani widzi już sama, Barbaro Piotrowna, że to wszystko jest nieporozumienie, pozory dziwaczne, lecz cała sprawa prosta jak palec i jasna jak świeca. Wiem dobrze, że nikt nie upoważnił mnie do zabrania głosu w tej materii. Narzucając się sam, wyglądam nieco śmiesznie, lecz przecież sam Mikołaj Wsiewołodowicz nie przywiązuje żadnej wagi do tej sprawy. A bywają poza tym okoliczności, kiedy człowiekowi trudno się zdecydować na wyjaśnienia osobiste. Trzeba wtedy, aby znalazła się osoba trzecia, której łatwiej jest opowiedzieć rozmaite, drażliwe szczegóły. Niech pani mi wierzy, Barbaro Piotrowno, że Mikołaj Wsiewołodowicz bynajmniej nie zawinił, nie odpowiadając w sposób wyczerpujący i ostateczny na pani pytanie. Sama sprawa tymczasem jest błaha, znam ją jeszcze z Petersburga, a nawet przynosi ona zaszczyt Mikołajowi Wsiewołodowiczowi, jeżeli już mamy używać tak nieokreślonych pojęć, jak szczycenie się czemkolwiek. – Chce pan przez to powiedzieć, że był pan świadkiem jakiegoś zdarzenia, z którego wypłynęło to całe nieporozumienie? – zapytała Barbara Piotrowna. – Byłem świadkiem i uczestnikiem. – Jeżeli da mi pan słowo, że nie urazi to w niczem miłości Mikołaja Wsiewołodowicza do mnie, przed którą nic on nie ukrywa, i jeżeli jest pan pewien, że nawet zrobiłoby mu to przyjemność, ależ na pewno przyjemność. I dlatego sam z radością opowiem. Wiem dobrze, że sam prosiłby mnie o to. Ta uporczywa chęć opowiadania cudzych historii ze strony osobnika, który spadł tu jak z innej planety, była dość dziwna i niezgodna z utartymi zwyczajami. Potrafił jednak złapać Barbarę Pietrowną na wędkę. Poruszywszy najdrażliwsze miejsce, nie znałem jeszcze wtedy tego człowieka ani jego zamiarów. Słuchamy pana, ostrożnie, z rezerwą oświadczyła Barbara Piotrowna, wstydząc się z lekka ustępliwości swojej. Sprawa jest krótka. Nawet jeśli o to chodzi, nie ma żadnej sprawy. Sypały się paciorki. Zresztą, z braku lepszych tematów, można by z tego zlepić opowieść. W każdym razie rzecz interesująca i przekonany jestem, że Elisabeta Mikołajewna chętnie wysłucha, gdyż jest w tym wszystkim wiele dziwacznego, jeśli nie dziwnego. Przed pięciu laty w Petersburgu Mikołaj Wsiewołodowicz poznał tego pana, tego oto Lebiatkina, który teraz szeroko usta otworzył, a przed chwilą chciał zwiać. Przepraszam, Barbara Pietrowno. Nie radzę panu uciekać, panie ex-urzędniku intendentury. Widzi pan, pamiętam doskonale, z kim mam przyjemność. Zarówno Mikołaj Sewołodowicz, jak i ja znamy aż nadto dobrze sprawki pańskie, z których będziesz pan musiał się wytłumaczyć. Przepraszam jeszcze raz Barbara Piotrowna. Mikołaj Sewołodowicz nazywał wówczas tego pana swoim falstafem. To prawdopodobnie jakiś typ burleski, z którego wszyscy się śmieją i który pozwala śmiać się z siebie belemu za to płacono. Mikołaj Sewołodowicz pędził wtedy w Petersburgu żywot ironiczny. Nie mogę inaczej tego określić. Nie wpadł bynajmniej w stan rozczarowania, lecz lekceważył już wtedy życie realne. Mówię tylko o tym okresie, Barbara Piotrowna. Ale Biatkin miał siostrę tę samą, która tu siedziała przed chwilą. Brat i siostra nie mieli własnego konta i wycierali cudze. On błądził po halach targowych, zawsze w swym dawnym mundurze, zatrzymywał przyzwoicie ubranych przechodniów i przepijał potem to, co mu się udawało wyprosić. A siostra żywiła się jak ptak niebieski. Gdzieś tam komuś pomagała w gospodarstwie, usługiwała za nędzny kawałek chleba. Było to prawdziwe piekło. Nie będę już odtwarzał stęst tego życia, owych suterni, mansard, tego życia, w które przez dziwactwo pogrążył się wtedy Mikołaj Wszechwodowicz. Mówię tylko o tamtych czasach, Barbaro Piotrowna. A co do dziwactwa, to przecież on sam tak to nazywał. Ze mną on jest bardzo szczery. Mademoiselle Biatkina, która przez pewien czas często widywała Mikołaja Wszechwodowicza, olśniła jego powierzchowność. Był on jak brylant na mrocznym tle jej życia. Nie umiem opisywać uczuć, więc pominę to wszystko, lecz rozmaici, nędzni ludzie zaczęli ją wykpiwać. też pogrążyła się w smutku. I przedtem zawsze szydzono z niej, lecz nie widziała tego. Już i wtedy nie miała ładu w głowie. Nie w tym oczywiście stopniu jak teraz. Są dane, że w dzieciństwie z czyjejś tam łaski o mało, że nie otrzymała wykształcenia. Mikołaj Wsiewołodowicz nigdy nie zwracał na nią najmniejszej uwagi, Grał z jakimiś urzędniczynami w preferansa po pół grosza straszliwie zatłuszczonymi kartami. Raz jednak, gdy skrzywdzono ją przy nim, schwycił za kołnierz jednego urzędnika i, nie pytając o nic, spuścił go przez okno na ulicę. Nie było wtem nawet rycerskiego oburzenia z powodu obrażonej niewinności panieńskiej. Cała operacja odbyła się przy ogólnym śmiechu, najgłośniej zaś śmiał się Mikołaj Siewołodowicz. Ponieważ zaś wszystko skończyło się pomyślnie, zapito całą sprawę ponczem. Lecz obrażona niewinność, zapamiętała to dobrze. Wpłynęło to na ostateczne zachowanie tej równowagi umysłowej. Powtarzam, że nie umiem opisywać uczuć, lecz wszystko polegało na wyobraźni. Tymczasem zaś Mikołaj Sewołodowicz zaczął jeszcze więcej drażnić tę wyobraźnię, zamiast się z niej śmiać wraz z innymi, zaczął traktować tę panią z niesłychanym szacunkiem. Był przytem obecny Kiryłow. Jest to nadzwyczajny oryginał, Barbaro Piotrowna, człowiek oderwany od świata. Może pozna go pani, gdyż bawi obecnie tu. Otóż ten Kiryłow, który zazwyczaj milczy, zaczął się irytować i zwrócił uwagę Mikołajowi Wsiewłodowiczowi, że traktuje tę panią jak markizę, dobija ją ostatecznie. Dodam, że Mikołaj Wsiewłodowicz traktował Kiryłowa z szacunkiem. I cóż państwo myślą? Co mu powiedział? Pan myślisz, panie Kiryłow, że ja się z niej śmieję? Upewniam pana, że istotnie ją szanuję, gdyż jest ona lepsza od nas wszystkich. Powiedział to zupełnie poważnie, a przecież od paru miesięcy nie wyrzekał do niej ani słowa oprócz dzień dobry i do widzenia. Sam to wszystko widziałem i pamiętam dobrze, że z biegiem czasu zaczęła go ona traktować jak coś w rodzaju narzeczonego, który nie ośmiela się porwać jej tylko dlatego, że ma licznych wrogów i szereg przeszkód rodzinnych. Wiele było śmiechu z tego powodu. Skończyło się na tym, że gdy Mikołaj Swołodowicz miał wyjechać, wydał rozporządzenie, aby dawano jej na utrzymanie pensję roczną, nawet dość znaczną, za 300 rubli, a może nawet więcej. Słowem, było to wszystko zabawą, fantazją człowieka znudzonego przedwcześnie życiem, A może nawet, jak twierdził Kirillow, był to eksperyment człowieka przesyconego, podjęty celem przekonania się, do czego można doprowadzić obłąkaną kalekę. Pan umyślnie wybrał upośledzoną istotę kalekę, mówił Kiryłow, osobę, która znała tylko bicie i szyderstwo. Widząc, że ta istota ginie z komicznej miłości, pan na umyślnie zawraca się jej głowę, aby przekonać się, jak to się skończy. Dobrze, ale cóż ten człowiek zawinił? Czyż to jego wina, że obłąkana zaczęła robić jakieś fantazje? Przecież nie zamienił z nią nigdy ani słowa Barbaro Piotrowna. Istnieją rzeczy, o których nie tylko nie można mówić mądrze, ale wprost głupie jest w ogóle o nich mówić. Niech to będzie nawet dziwactwo, ale chyba już nic więcej. A tu zrobili z tego całą historię. Wiem mniej więcej, Barbara Piotrowna, o tem, co się tu dzieje. Przerwał i zwrócił się do Lebiatkina, lecz zatrzymała go Barbara Piotrowna. Była w stanie ekstazy. Pan już skończył? Nie jeszcze, dla uzupełnienia obrazu chciałbym, jeżeli mi wolno, skierować parę pytań do tego pana. Zobaczy pani zaraz, Barbaro Piotrowna, o co tu chodzi? Niech pan poczeka potem. O jak to dobrze, że pozwoliłam panu opowiedzieć to wszystko. A teraz niech pani pomyśli, uzupełnił Piotr Stypanowicz. Czy mógłby to wszystko opowiedzieć Mikołaj Siewołodowicz, do którego pani było łaskawa zwrócić się z zapytaniem? Nieco kategorycznym. O tak, za nadto. Czyż nie miałem racji twierdząc, że niektóre sprawy łatwiej może wyjaśnić ktoś obcy niż osoba bezpośrednio zainteresowana? Tak, tak. Lecz pod jednym względem pan mi się omylił i sądzę nawet, że trwa pan w błędzie. Czyżby? Pod jakim względem? Widzi pan. Ale może by pan usiadł, Piotrze Stepanowiczu. Owszem, dziękuję pani, rzeczywiście nogi mnie już bolą. Przysunął sobie fotel i usiadł przy stole między Barbarą Piotrowną a Praskowią Iwanowną, twarzą do lebiatki na, z którego nie spuszczał oczu na ani na chwilę. Otóż myli się pan, nazywając to dziwactwem. Aha, jeżeli tylko o to chodzi, nie, nie, nie. Niech pan poczeka, powstrzymała go Barbara Piotrowna, która najwidoczniej zamierzała mówić długo i przekonywująco. Zauważywszy to Piotr Stepanowicz cały zamienił się w słuch. O nie, tu było coś wyższego nad dziwactwa i zapewniam pana, że nawet coś świętego człowiek dumny, zraniony za młodu, który w konsekwencji ustosunkował się do życia ironicznie, jak pan to słusznie podkreślił słowem książę Hary, jak go pięknie nazywał Stepan Trofimowicz co byłoby zupełnie trafne, gdyby niepewne Oprócz tego, podobieństwo do Hamleta, jak mi się zdaje. za e Werezą, poważnie, z uczuciem, powiedział Stepan Trofimowicz. Dziękuję panu Stepanie Trofimowiczu. Panu jestem szczerze wdzięczna za to, że nigdy nie stracił pan wiary w Nikola, w szlachetność jego i w szczytność powołania. Wiarę tę podtrzymał pan we mnie, gdy słabłam na duchu. Szerszer. Stepan Trofimowicz już miał podejść do niej, lecz zatrzymał się zrozumiawszy, że niebezpiecznie jest przerywać. I gdyby zawsze obok Nikola, śpiewnie ciągnęła Barbara Piotrowna, znajdował się cichy, wielki, w pokorze Horatio. To także pana określenie, Stepanie Trofimowiczu. Być może byłby on już dawno uratowany od smutnego demona ironii, który gnębi go przez całe życie. O tym demonie to także pan, Stefanie Trofemowiczu, tak pięknie się wyraził. Lecz Nikola nigdy nie miał ani Horacja, ani Ofeli. Miał tylko matkę. Lecz cóż może zrobić w takich okolicznościach sama matka? Wie pan, Piotrze Szestepanowiczu, nawet to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, że taka istota jak Nikola mogła gustować w tych brudnych norach, o których pan wspomniał. Tak wyraźnie widzę ową ironiczność życia, jak pan to trafnie określił, ową nienasycenie pragnienia kontrastu, to ciemne tło obrazu, na którym on sam świeci jak brylant. Pan sam, panie Piotrze Stjepanowiczu, użył tego porównania. I tam spotyka on istotę krzywdzoną przez wszystkich, półobłąkaną kalekę, niepozbawioną jednak najszlachetniejszych uczuć. Hmm, dajmy na to, czyż pan tego nie rozumie, że on nie może szydzić z niej jak inni. O ludzie, ludzie, nie rozumiecie, że on broni ją przed szydercami, otaczając ją szacunkiem jak markizę? Ten Kiryłow głęboko zna się na ludziach, chociaż nie zrozumiał wcale Nikola. Prawdopodobnie przyczyną całego dramatu był właśnie kontrast. Gdyby biedaczka żyła w innym środowisku, nie roiłaby sobie snów tak fantastycznych. Tylko kobieta może to zrozumieć. Jaka szkoda, Piotrze Stepanowiczu, że Pan nie jest kobietą, przynajmniej na ten raz, aby móc zrozumieć. Rozumiem, rozumiem Barbaro Pietrowna. Pani chce powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej. To coś w rodzaju religii. Im gorzej jest człowiekowi, im biedniejszy i bardziej ciemny jest naród, tym uparciej marzy o nagrodzie w raju. A jeśli przytem zabiega sto tysięcy księży, krzewiąc marzenie i spekulując na nim, to rozumiem, Barbara Pietrowna, niech pani będzie pewna. Dajmy na to, nie zupełnie o to mi chodziło, lecz niech pan powie, czyż miał Nikola, aby zgasić marzenie w tym nieszczęśliwym organizmie? Nie mogłem zrozumieć po co Barbara Piotrowna użyła tu tego słowa organizm. Czyż miał on szydzić z niej i obchodzić się z nią tak samo jak tamci urzędnicy? Czyż nie rozumie pan wyniosłego współczucia i tego szlachetnego dreszczu w całym organizmie, z którym Nikola odpowiada na zarzut Kirłowa: ja się z niej wcale nie śmieję. Szczytna to i wzniosła odpowiedź sublim wymamrotał stepan trofimowicz niech pan też nie zapomina że nie jest on wcale tak bogaty jak pan sądzi to ja jestem bogata a nie on on zaś nie brał ode mnie nic prawie ależ rozumiem rozumiem to wszystko barbara piotrowna z pewnym już zniecierpliwieniem mówił piotr stepanowicz on ma taki sam charakter jak ja Poznaję siebie w Nikola. Tak, rozumiem tę młodość, tę skłonność do burzliwych, groźnych wzlotów. Jeżeli poznamy się bliżej Piotrze Stypanowiczu, czego sobie bardzo życzę, tym bardziej, że mam Panu tyle do zawdzięczenia. Może Pan to kiedyś zrozumie. O, proszę pani, będę zaszczycony, rzucił Piotr Stypanowicz od niechcenia. Zrozumie Pan ten impuls? który każe w szlachetnym zaślepieniu zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, nie mogącej nawet ogarnąć myślą czegokolwiek, istoty od której mogą spłynąć jedynie przykrości i w taką istotę, wbrew oczywistości wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co. Może za to właśnie, że istota ta jest tak niegodna? Ach, jak cierpiałam przez całe życie, Piotrze Stepanowiczu. Stepan Trofimowicz, z miną dziwnie żałosną, zaczął ściągać mój wzrok. Starałem się nie patrzeć na niego. A tak niedawno, jeszcze tak niedawno. Ach, jak zawiniłam wobec ciebie, Nikola. Pan mi nie uwierzy. Jak dręczyli mnie wszyscy wszyscy i wrogowie i inni ludzie i przyjaciele przyjaciele gorzej nawet od wrogów gdy otrzymałam pierwszy ohydny list anonimowy piotrze Stypanowiczu, wierzy mi pan że już zabrakło mi nawet pogardy dla tej ohydy nigdy nie przebaczę sobie żem była tak małoduszna już słyszałem trochę o tutajszych listach anonimowych ożywił się piotr stepanowicz Upewniam panią, że wykryję sprawców. Ależ nie ma pan nawet wyobrażenia, jakie to były intrygi. Zamęczano niemi nawet poczciwą praskowię Iwanowną. Za cóż ją, moja złota Praskowijo? dodała w przypływie szlachetnej wspaniałomyślności, lecz i z odcieniem zwycięskiej ironii. Czuję, że skrzywdziłam cię dziś niesłusznie. Mniejsza o to. Niechętnie burknęła Praskowia Iwanowna. Myślę, że już czas skończyć to wszystko. Za dużo tej gadaniny. Znów spojrzała nieśmiało na lizę wpatrzoną w Piotra Stepanowicza. A tę biedaczkę, tę nieszczęśliwą istotę, tę obłąkaną, która straciła wszystko oprócz serca, sama teraz usynowię, zawołała Barbara Piotrowna. To mój obowiązek, który wypełnię święcie. Od dnia dzisiejszego jest ona pod moją opieką. To byłoby bardzo dobrze, pod pewnym względem, ożywił się Piotr Stypanowicz. Przepraszam, lecz wtedy nie zdążyłem opowiedzieć do końca. Tu chodzi o opiekę. Proszę sobie wyobrazić, że po wyjeździe Mikołaja Siewołodowicza, Zaczynam, Barbara Piotrowna, od momentu, na którym skończyłem. Ten pan, ten sam Libiatkin uznał, że ma prawo całkowicie rozporządzać się pensją przeznaczoną dla siostry. I rozporządzał się. Nie wiem jak na razie urządził to Mikołaj Wsiewłodowicz, wiem jednakże, że po roku będąc już za granicą zmuszony byłem zmienić dyspozycję. Znów nie znam szczegółów, wiem jednak, że ta osoba ulokowana została w odległym klasztorze, gdzie zapewniono jej wszelkie wygody, lecz roztoczono nad nią przyjazny dozór. Cóż wtedy robi pan Lebiatkin? Wytęża całą energię, aby się dowiedzieć, gdzie ukryto jego źródło dochodu, czyli siostrzyczkę. Udaje mu się to, wtedy odbierają z klasztoru, złożywszy jakieś dowody stwierdzające, że ma do tego prawo i przywozi ją wprost tu. Tu zaś nie karmi jej, bije ją, tyranizuje, otrzymuje w jakiś sposób od Mikołaja Wsiewołodowicza znaczniejszą sumę, którą niezwłocznie przepija i zamiast wdzięczności rzuca Mikołajowi Wsiewołodowiczowi zuchwałe wyzwanie. Wytacza bezsensowne żądania. Grozi sądem, o ile pensja nie będzie wypłacana na jego ręce. W ten sposób dobrowolną daninę Mikołaja Wsiewołodowicza chce traktować jako dług. To trudno nawet wyobrazić sobie. Panie Lebiatkin, czy prawdą jest wszystko, co tu mówiłem? Kapitan, który stał dotychczas w tępem milczeniu, zrobił dwa kroki i twarz nabiegła mu krwią. Piotrze Stepanowiczu. Pan postąpił ze mną okrutnie, wymówił. Jak to okrutnie? Dlaczegoż to? Ale mój panie, o okrucieństwie lub łagodności pomówimy później. Teraz zaś proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy wszystko, co mówił, jest prawdą, czy nie? Jeżeli uważasz, że to nieprawda, wolno panu natychmiast to oświadczyć. Pan, pan sam wie, Piotrze Stiepanowiczu. Zabełkotał kapitan, stęknął i zamilkł. Należy dodać, że Piotr Stepanowicz siedział w fotelu, założywszy nogę na nogę. Kapitan zaś stał przed nim w pozie pełnej najgłębszej pokory. Wahania lebiatki na widocznie rozgniewały Piotra Stepanowicza. Twarz mu drgnęła. Może istotnie chcesz pan coś oświadczyć? przeszył wzrokiem kapitana. Bardzo prosimy. Czekamy z niecierpliwością. — Pan wie najlepiej, że ja nie mogę nic oświadczyć. — O, pierwszy raz słyszę. Dlaczegoż byś pan nie mógł? Kapitan milczał. Wreszcie odezwał się. — Niech mi pan pozwoli pójść sobie, Piotrze Stiepanowiczu. — Ależ owszem, lecz przedtem musi pan odpowiedzieć na moje pytanie. Czy to wszystko, co ja mówiłem, jest prawdą? — To prawda. Głucho odpowiedział lebiatkin i spojrzał lękliwie na swego dręczyciela. Pot sperlił mu skronie. Wszystko prawda? Wszystko prawda. Może chciałbyś pan dodać, wyjaśnić, jeżeli uważasz pan, że jesteśmy niesprawiedliwi. Powiedz, protestuj pan, zdradź się za swym niezadowoleniem. Nie mam nic do powiedzenia. Groziłeś pan niedawno Mikołajowi Wsiewołodowiczowi. To, to pod wpływem alkoholu, Piotrze Stiepanowiczu. Wtem podniósł głowę. Piotrze Stiepanowiczu, a jeżeli głośno wołają z duszy ludzkiej honor rodziny i niezasłużona hańba, czy i wtedy winien jest człowiek? huczał jak przedtem, zapomniawszy się na chwilę. A teraz, czy jesteś pan trzeźwy, panie Lebiatkin? Piotr Stepanowicz sztyletował kapitana spojrzeniem. Tak? wy. Co to znaczy honor rodziny i hańba niezasłużona? Ja to tylko tak sobie o nikim. Nie chciałem nikogo ja sam do siebie, mówił Lebiatkin, znowu jak zbity. Mam wrażenie, że obraziło pana to, co mówiłem o panu i o pańskim postępowaniu. Pan jest też bardzo drażliwy, panie Lebiatkin. Lecz przyznaj pan, że nawet nie zacząłem dotychczas mówić o pańskim postępowaniu, o prawdziwym pańskim postępowaniu. Zacznę mówić o uczynkach pańskich, o wszystkim, niczego nie pominę. Bardzo być może, że zacznę mówić, lecz dotychczas przecież nie zacząłem nawet. Lebiatkin drgnął i wpatrywał się w Piotra Stepanowicza. Piotrze Stiepanowiczu, teraz dopiero zaczynam się budzić. Ha, to ja zbudziłem pana. Tak, to pan mnie zbudził, Piotrze Stiepanowiczu. Cztery lata spałem pod zwisającą chmurą. Czy mogę już odejść Piotrze Stepanowiczu? Owszem, o ile Barbara Piotrowna nie zechce, lecz Barbara Piotrowna machnęła ręką. Rybiatkin ukłonił się, zbliżył się do drzwi, zatrzymał się, położył rękę na sercu, chciał coś powiedzieć, lecz nie powiedział i szybko wybiegł. W drzwiach jednak zetknął się z Mikołajem Siewołodowiczem, jak gdyby skręcił przed nim i patrzył na niego, jak królik patrzy na boadusiciela. Poczekawszy chwilę Mikołaj Siewołodowicz odsunął go ręką i wszedł do salonu. Wasz ulubiony ciąg dalszy. Nastąpi.